Tak jest, właśnie w taki sposób opuszczam każdą imprezę. Tak sobie włączam kamerkę na żywo, żeby zobaczyć, co się dzieje za mną, jak wszystko wybucha i po prostu odjeżdżam samochodem swoim Peugeotem. Czołem, czołem, kromka z rosołem, witajcie moi mili w kolejnym materiale na moim kanale, w kolejnym odcinku ze Star Wars Battlefront 2. Stosunkowo późno wrzucam ten materiał, ponieważ to wszystko, co tutaj zobaczycie, jest oczywiście z Gamescomu, na którym byłem, i poza oczywiście Battlefieldem, którego widzieliście i jeszcze też na pewno zobaczycie już bardzo niedługo, miałem też przyjemność pograć sobie, słuchajcie, właśnie w Star Wars Battlefront 2. I dzisiaj wam po prostu opowiem, jakie są moje wrażenia z trybu, którego nie było w jedynce, a który bardzo wszystkim fanom Star Warsów jest bliski sercu, tak mi się wydaje, bo mówię tutaj konkretnie, może nie teoretycznie, nomenklaturowo o bitwach kosmicznych, bo stricte tak ten tryb się nie nazywa, aczkolwiek wydaje mi się, że jest bardzo, bardzo bliski również waszemu sercu. Moi drodzy, aktualnie będziecie widzieli natarcie gwiezdnych myśliwców, jak reklamuje EA ten oto tryb. Usiądź za sterami swoich ulubionych gwiezdnych myśliwców w ogromnych starciach z eskadrami przeciwników. Walcz z okrętami flagowymi, wymanewruj rywali i poprowadź sojuszników do zwycięstwa. Jeżeli chodzi o delikatny rys fabularny przynajmniej tej misji, tej mapki, to moi drodzy, graliśmy na jednej z mapek, która jest umiejscowiona na planecie Fondor. Na planecie Fondor, gdzie mamy oczywiście dwie strony konfliktu, mamy rebeliantów oraz mamy Imperium. I co ciekawe, w zależności od tego, jaką stroną jesteśmy, mamy różnego rodzaju zadania do wykonania. Uściślając, uogólniając, najprościej byłoby powiedzieć, że rebelianci muszą zniszczyć obronę Imperium w tym konkretnie przypadku, a Imperium standardowo musi tą obronę utrzymać i po prostu przełamać impas, przetrzymać atak rebeliantów. Wszystko w trakcie rozgrywki jest podzielone na parę części. Między innymi są takie mini małe misje, które konkretnie nam pokazują, że na przykład należy zniszczyć parę działek Imperium, bądź też rozprawić się z jedną z eskadr, która akurat przyleciała na pomoc rebeliantom. W każdym razie to jest takie ogólne wytłumaczenie, na czym akurat ten tryb polega, akurat w tym stricte wypadku. Na czym natomiast ja bym chciał się skupić, to przede wszystkim na takich pierwszych różnicach, które zdecydowanie nasuwają się, jeżeli chodzi o porównanie, słuchajcie, latania myśliwcami w Battlefroncie 1 do Battlefronta 2. Po pierwsze, nie ma sytuacji, w której akurat w tym przypadku zasiadamy za sterami myśliwca czy też bombowca, o tym za chwilkę, w wyniku totalnego przypadku. Jeżeli oglądaliście moje poprzednie filmy z Battlefronta 2, widzieliście, że aby na przykład odblokować pewną klasę postaci, aby zagrać na przykład Boba Fettem, trzeba dobrze radzić sobie w trakcie rozgrywki, zbierając punkty, i wtedy możecie za te coiny, za te żetony, tak to sobie nazwijmy, odblokować konkretną postać i po prostu zabrać ją na gwiezdną przejażdżkę. Tutaj jest bardzo podobnie, bo oczywiście mamy różnego rodzaju pojazdy, począwszy od myśliwców, skończywszy na bombowcach. Nie brakuje również chociażby pojazdów bohaterów, takich jak Soku Millennium Hanna Solo, Slave One Boba Fetty, Scimitar Dartha Maula, czy też X-Wing Poego Damerona. Oczywiście wszyscy fani Star Wars Battlefront będą na pewno zadowoleni z uwagi na delikatne poszerzony, z tego co kojarzę, arsenał tym, czym możecie latać w porównaniu do jedynki, bo mamy tutaj do dyspozycji oczywiście standardowo X-Winga, mamy A-Winga, mamy Y-Winga, mamy myśliwiec TIE, mamy przechwytujący TIE, mamy bombowiec TIE, mamy również różnego rodzaju pojazdy atmosferyczne, chociażby AAT, ale tak naprawdę najwięcej moich zarzutów w porównaniu do jedynki ze względu na model latania był dosyć prosty, dosyć banalny. Latało się bardzo, bardzo prosto, bardzo arkadowo. W przypadku dwójki lata się również bardzo prosto, bardzo arkadowo, ale jest jedna znacząca różnica, którą ja odczułem od razu. Mianowicie uniki, wszelakie uniki, które możecie robić w Battlefroncie 1, robiło się za pomocą wciśnięcia jednego guzika na padzie, czyli do góry albo na dół, w zależności od tego, jakie mieliście ustawienia. Na przykład wasz pojazd lotniczy mógł się oczywiście obrócić o 180 stopni w zupełnie przeciwnym kierunku lotu, co na przykład w taki sposób łamało się wszelkiego rodzaju pociski namierzane wroga. Po prostu tak to się robiło. W Battlefroncie 2 jest inaczej, nie ma już takiego systemu, trzeba po prostu umieć latać na gałkach, trzeba po prostu umieć latać na R2, na L2, bo
grałem tutaj oczywiście na padzie na PlayStation 4. Możecie to też zauważyć, oczywiście od razu Was przepraszam za ewentualną sporą kompresję. Niestety taka była ustawiona podczas nagrywania, nic się na ten temat nie dało zrobić. Oczywiście z początku moje odczucia były bardzo mieszane, ponieważ spędziłem dobre 10-15, jeśli nie 20 minut na znalezieniu sobie idealnych ustawień, począwszy od tego, czy mój tor lotu ma być odwrócony, czy ma być podstawowy, czy mają być takie, a nie inne ustawienia przycisków, jak ma działać podnoszenie, jak ma działać opadanie i tak dalej, i tak dalej. Tutaj wszystkich ustawień jest naprawdę bardzo dużo, więc wydaje mi się, że w zależności od tego, jakie są Wasze preferencje, bez problemu będziecie w stanie przede wszystkim dostosować sobie to wszystko w taki sposób, w jaki Wam najbardziej będzie odpowiadało. To, co też zauważyłem, to może delikatne zmniejszenie odporności pojazdów bohaterów, co oczywiście nie zmienia faktu, że Soku Millennium czy też Slave One są w dalszym ciągu bardzo, bardzo mocne. Taka jest ich rola, ale w porównaniu do jedynki chyba zauważyłem delikatny regres. Nie ze względu na siłę rażenia, bo ta jest dalej ogromna, ale ze względu na wytrzymałość. Co też mi się spodobało, to fakt, że oczywiście, i to też nie jest jakieś wynalezienie koła na nowo, to, że każdy z tych pojazdów, każda z rodzaju tego pojazdu, czy to będzie X-Wing, czy to będzie A-Wing, czy to będzie bombowiec Y-Wing na przykład, który jest powolny, ale bardzo potężnie opancerzony, sprowadza się dobrze, sprowadza się w zasadzie najlepiej do różnego rodzaju misji. W przypadku Y-Wingów wiadomo, jest to bombowiec, czy też bombowiec TIE, nie wiem, czy to dobrze czytam, TIE chyba, tak się to czyta. Pewnie teraz czytałem przez cały materiał to źle, ale teraz przeczytałem dobrze i już dawno napisaliście komentarze, jak źle przeczytałem, ale teraz Wam powiedziałem dobrze i jest, to teraz wyedytujcie ten komentarz, tak, będę bardzo zadowolony. Oczywiście bombowce są dobre do zrzucania bomb i do robienia różnego rodzaju nalotów bombowych, a to też warto sobie, słuchajcie, uzmysłowić, bo ten tryb gry, który tutaj aktualnie widzicie, może nie zauważycie tego akurat teraz jakoś idealnie, czyli natarcie gwiezdnych myśliwców, bo tak to się nazywa, jest, tak jak wspominałem, podzielony na różnego rodzaju strefy, na różnego rodzaju części, więc w niektórych sytuacjach lepiej będzie wziąć myśliwca X-Winga, bądź też myśliwca ze strony Imperium, bo są szybkie, śmiercionośne i generalnie bardzo zwrotne, a kiedy indziej może lepiej się zaopatrzyć w bombowiec, a już w ogóle najlepiej nazbierać tyle punkcików, ile trzeba, by odblokować sobie jakiś pojazd bohaterów, bo on generalnie, mimo tego, że zwraca uwagę wszystkich na polu walki, niszczy wszystko jak leci i z odrobiną naprawdę szczęścia i minimalnych umiejętności w lataniu i ogarnięciu przycisków można naprawdę bawić się bardzo dobrze. Jeszcze uprzedzam pytanie, bo to też wydaje mi się jest dosyć aktualne. Nie zauważyłem asysty w celowaniu, chyba z tego co pamiętam. Także jeżeli będziecie latać, to trzeba celować oczywiście w taki sposób, aby trafiać z wyprzedzeniem danego wroga, dany myśliwiec wroga, co oczywiście jest pokazane małym kółeczkiem. Nie działa to na zasadzie jakiejś autorotacji czy automatycznego przeskakiwania. Wspomagania trzeba po prostu umieć przycelować i tyle, po prostu i tyle, dlatego to jest, wydaje mi się, całkiem przyjemne ze względu na arkadowość, bo niewątpliwie to wszystko jest do bólu arkadowe, ale jednak mimo wszystko, mimo tego trzeba umieć operować tymi gałkami, czy też chociażby klawiaturą, w zależności od tego, na czym będziecie latać, czy będziecie latać na klawiaturze, oczywiście grając na PC-cie, czy też na padzie, grając na konsoli. Co do samego gameplayu, może się Wam wydawać bardzo, ale to bardzo chaotyczne. I muszę Wam przyznać rację, przynajmniej może to wynikać z tego faktu, że graliśmy nie jakoś mega długo, stosunkowo niewiele, ale ciężko przynajmniej mi było na początku się połapać w zadaniach, jakie nade mną spoczywają. Wydaje mi się, że w głównej mierze polega to przede wszystkim na mojej delikatnej frustracji z ustawieniami pada, przez co automatycznie nie byłem w stanie jakoś poświęcić się samej rozgrywce, co do końca też jest spowodowane naprawdę szybkimi rundkami, bo w tym trybie gry te rundy trwały naprawdę krótko. Zdarzało się sytuacje, w której mieliśmy meczyk o długości 5 minut, czasami nawet jeszcze krócej, także ciężko było zaznajomić się ze wszystkimi niuansikami tych myśliwców, tych bombowców, bo oczywiście każdy
rodzaj, o którym teraz mówię, pojazdu, ma też inne wyposażenie. A za każdym razem, kiedy włączaliśmy nową rozgrywkę, to trzeba było to wszystko ustawiać na nowo, bo niestety ustawienia się resetowały. Także możecie odnieść takie wrażenie, możecie odnieść wrażenie dużego chaosu podczas tych bitew, ale chyba o to też poniekąd chodzi, bo są to bitwy w kosmosie i latamy różnego rodzaju pojazdami, także to na pewno, myślę, jest zamierzone po części. I też delikatnie po części małego może znużenia, może tak. W zależności od tego oczywiście, co sądzicie o Star Wars, czy co sądzicie ogólnie o lataniu w tej grze, będziecie albo, wydaje mi się, bardzo usatysfakcjonowani, bo oczywiście oprawa audiowizualna jest, to wydaje mi się, nie trzeba o tym mówić, to jest coś niesamowitego. Ale czy z kolei dla takiego przeciętnego zjadacza chleba jest to tryb, który jest na tyle interesujący, aby w niego naprawdę grać i pociskać? Szczerze mówiąc, mam pewne wątpliwości co do tego. Wydaje mi się, że ja na pewno, jeżeli będę grał w Star Wars Battlefront 2, może parę razy sobie tutaj polatam, ale zdecydowanie będę chłopakiem, który tam będzie sobie biegał na ziemi i strzelał z piu, 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 piu. Tak, tak będę zdecydowanie robił. Także moi drodzy, mam nadzieję, że materiał się wam spodobał. Ja oczywiście zapraszam do komentowania, oceniania, subskrybowania. Pamiętajcie, Chromka gada radzi, nigdy was nie zdradzi. I do usłyszenia w następnych materiałach. Trzymajcie się, pa, pa.